Witajcie. Co my tu mamy? Elf, tranself, NFP. To znaczy, że będziemy wymieniali olej w skrzyni biegów. Samochód przejechał 140 tysięcy kilometrów. Spotkałem się z różnymi opiniami na temat wymiany oleju. Wymieniają, nie wymieniają, ja wymienię. Skrzynia biegów czasami hałasuje. Na razie nie hałasuje. Może to nie skrzynia biegów. Może to zupełnie co innego jest przyczyną. Samochód 2017 rok produkcji. No i jak to zwykle bywa, ten przebieg wyraźnie wskazuje, że trzeba się nim zacząć zajmować. No bo serwis wiadomo, wymienia to, tamto, a tutaj za chwileczkę padnie nam akumulator. Do alternatora jeszcze spory czas. Rozrząd, różnie mówią. Tu akurat było stosowane zapobiegawczo od początku stosowałem taki trik z dwusiarczkiem molibdenu. Oczywiście jak samochód skończył normalne wymiany oleju serwisowe, z tym, że była taka prośba, żeby serwis wymieniał olej częściej. Samochód ma wymianę oleju tak w granicach od 10 do 15 tysięcy kilometrów. To zależy kiedy do mnie trafi. Żadnych przygód nie miał. Na razie jeździ. Instalacja gazowa. Tutaj zalecają, nie zalecają. No samochód w tej chwili ma tą instalację założoną niedawno. Jest na gwarancji ta instalacja i od początku coś się z nią dzieje. W tej chwili jest takie zjawisko, jakby jeden z wtrysków nie pracował. Samochód tak naprawdę na tej instalacji przejechał jakieś 30 tysięcy, 20? 20, około 20 tysięcy kilometrów. Z tym, że po 15 już się zaczęło coś tu dziać. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań w tych nowoczesnych silnikach, żeby jeszcze dokładać coś tutaj, bo jak zaczną wam grzebać, no to potem tak naprawdę niewielu dojdzie ładu z takim samochodem, czyli niewielu zrobi tak wiele, żeby ten egzemplarz mógł jeździć. Trzeba trafić naprawdę na fachowca, żeby sobie z tym mógł poradzić. No dobra, to zaczynamy zabawę. No więc jesteśmy pod naszym Renault. Tutaj tradycyjnie nie widziałem filmów, żeby ktoś pokazywał wymianę oleju w skrzyni, akurat w Kadżarze. Jest w Renault Clio w różnych typach skrzyń. Zobaczymy, jaki mamy. Dlatego, że nie wszystkie metody są w tym silniku, w tej skrzyni równoznaczne. Są takie metody, że trzeba mieć specjalną miarkę przygotowaną. W niektórych tutaj jest tak to rozwiązane, że wlewa się do poziomu wlewu. My sobie odmierzymy ilość oleju. Zobaczymy, jaka jest jego jakość. I oczywiście ten olej, który pokazywałem, też Renault kombinuje, a może rozwija właśnie cały czas chemię, to znaczy oleje, bo kiedyś stosowało się podobno oleje z końcówką J, obecnie się stosuje właśnie ten, który pokazywałem. Ważna jest specyfikacja i to, co jest na nim. Elf Tranself NFP. Ważne jest podobno to NFP. Kiedyś było NFJ i też jest ten olej podobno bardzo dobry. Ale ważne jest to, co tutaj jest. Bo
Tutaj są typy skrzyń, do których ten olej jest dedykowany. No dobra. Tradycyjnie, nie muszę Wam tutaj mówić, rozkręcamy trzy śruby, żeby opuścić osłonę. Z tyłu trzeba wyjąć spinki, opuścić osłonę i będziemy się dalej zastanawiać. I jedziemy dalej. Teraz sobie tutaj przyświecimy. Przyświecimy, popatrzymy. No więc tak. Już po... O, tu jest nasza skrzynia biegów. Tutaj znajduje się korek. Korek jest na klucz. Już mówię jaki. No, zaraz zmierzę, to Wam powiem jaki. 8 prawdopodobnie. No i dobrze, więc tak. O, nawet nie jest mocno zakręcone. Dobra. Tutaj oczywiście jest jakiś moment dokręcania tego. Tu, oczywiście, tu gdzieś jest typ skrzyni biegów. Zaraz to rozpoznamy. I oczywiście zaraz będziemy wszystko wiedzieli. Tutaj skrzynia jest sześciobiegowa. Skrzynia jest sześciobiegowa. Tu jest wszystko suche, tak jak widać. Po 140 tysiącach. No, ładnie to wygląda. Normalne takie zużycie tych elementów. Tu ze skrzyni żadnych wycieków nie widzę. No dobra, to teraz przystąpimy do zlewania oleju. No dobra, teraz już rozpoznałem, gdzie jest wlew. Zaraz Wam pokażę, gdzie. W kranówkach robią. O, widzicie? Ten korek plastikowy to jest wlew oleju. No właśnie, i teraz zanim cokolwiek zrobię, spuszczę olej, to poluzuję ten korek i oczywiście od góry przygotuję się do zalania tego oleju oraz tutaj sprawdzę poziom oleju. Od strony koła, no nie wiem, a jak jest w Clio, ale tutaj zobaczymy pod spodem, jak to będę sobie radził. No to na. O, słuchajcie, pełen sukces. Korek udało mi się wzruszyć ręką. O ten plastikowy. Proszę bardzo, o, idzie. No i go odkręcam. Odkręcam, odkręcam, odkręcam. Jest, oczywiście sprawdzamy. Korek jest plastikowy, trzeba naprawdę uważać. Mamy korek. Tak, mamy korek. Proszę bardzo. Oczywiście korek wkładamy do naszego pojemniczka. Uszczelkę warto zobaczyć, jak ona wygląda. Ewentualnie ją wymienić, jeżeli byłaby potrzaskana. Ale samochód nie ma jakiegoś szalonego przebiegu. Dobra, teraz wsadzimy tam do środka palec. Zobaczymy. Czy uda nam się w ogóle cośkolwiek tutaj zrobić? Dobra, teraz. No dobrze, teraz tutaj. Będziemy się starali wepchnąć, gdzieś tutaj znajduje się, na tym poziomie, znajduje się ten wlew cały i będziemy się starali tam dotrzeć
O, mamy latarkę po tamtej stronie. Właśnie. A więc tak, tutaj zaświecimy sobie, tak? Bo ja chcę to zrobić w ten sposób, że przeprowadzę tą wymianę, ale nie będę demontował tutaj na kola. No bo i tak od tej strony będę musiał podać olej. Wsuwam rurkę i zobaczę, co będzie dalej. Rureczkę sobie wsunę tutaj. Zobaczę, gdzie ona pod spodem mi się znajdzie. I oczywiście, jak już rurkę będę miał z drugiej strony, no to wtedy będę się tutaj męczył dalej. Czy to męka, czy przyjemność, to każdy po swojemu to oceni. Ja takie zabawy lubię. Nie, widzę. No dobra, to teraz tak, moi drodzy. O. Gdzieś tutaj wsadzę tą rurkę. Gdzieś tu. I zaraz wejdę pod spód i zobaczę, czy tą rurkę tam mam. Dobra, trzymaj, wyłącz komórkę. No dobrze, więc proszę bardzo, już jest rurka na swoim miejscu, ale ją będę musiał wyciągnąć i ją obizoluję, żeby się nie zdarzyło tak, że ten olej zacznie wyciekać, bo prawdopodobnie jest koło zębate z wałkiem na tej linii i może tak być, że ja to tutaj będę wlewał, a olej będzie sobie leciał na ziemię. No i potem będzie strata tylko. W dodatku nie będę wiedział tak naprawdę, ile tego oleju wlałem. Dobrze. O, jak widzicie, już założone jest wszystko. Dobrałem przejściówkę, ponieważ przewód wziąłem 8. Jakbym wziął 10, no ryzykowałbym. Może też by miała luz. W każdym razie dobrałem taki kawałeczek węża. Tam ściśle to weszło. O, tak wygląda korek. O, tak wygląda korek. Teraz powiem, jaka podkładka pasuje. Prawdopodobnie ta sama, która jest przy używana do zlewania oleju z miski olejowej. Proszę bardzo. Olej sobie ścieka. O, i teraz sobie odmierzę, ile tego oleju tutaj w skrzyni było i będę starał się zalać dokładnie taką samą ilość. Dobrze, no to niech sobie tutaj ścieka. No i zlałem olej, jak widać 1,9 litra. Powtarzam, Renault Kadżar 1,2 TCE, sześciobiegowa. Zaraz powiem, jaki to jest typ skrzyni, coś może na temat tej skrzyni. Tą samą ilość oleju odmierzę dokładnie i będę starał się wlać przez przygotowany wężyk bez zdejmowania kół, cudowania. Taka metoda z kanału, że tak powiem, 5 minut damy radę. 5 minut damy radę. Już tutaj jest olej przygotowany, rozpieczętowany. Bardzo ważne, żebyście zwrócili uwagę zawsze. Piszcie do sprzedających. Tu nie może być żadnego... ta obrączka nie może być zerwana. Jeżeli ta obrączka będzie zerwana, to nie wiadomo, jaki tam olej jest. Bo ja ufam ludziom, wierzę w ich dobre serce i intencje, ale może się tak okazać, że ten, co sprzedaje, jest uczciwy, a ten, który jemu sprzedawał, no, tak to jest z ludźmi. Widzicie, to jest dwulitrowy pojemnik. Po 140 tysiącach olej tak wygląda.
ciemny, zaraz wleję ten drugi, porównamy sobie. Idę teraz montować korek. Korek ma podkładkę dokładnie taką samą jak przy misce olejowej. Delikatnie go zakręcę i będę wlewał olej. Na razie. Będziemy teraz zakręcali korek wlewu. On już jest na swoim miejscu. Jak zakręcamy? No, najpierw trzeba dognieść tą podkładkę, a więc zakręcamy delikatnie do oporu. Nie siłujemy się. Nie mam tu klucza dynamometrycznego, więc zakręcam delikatnie. Teraz poczekam, żeby się podkładka ułożyła i jeszcze delikatnie ją dokręcę. Tam już jest wszystko przygotowane. Teraz będę starał się wlać olej. No i przygotowałem sobie taki zestaw. Na dole jest ta sama średnica, to jest dwunastka. Mówię o tym łączeniu. Teraz jeden wlewa, a drugi idzie na dół patrzeć, żeby czasami się tak zwane naziemne wlewanie nie zaczęło. Muszę sprawdzić, czy to się wlewa, czyli najpierw troszeczkę wlejemy. Zobaczymy, jak to się będzie tam na dole działo. No i wtedy już będziemy na pewniaka wylewali tą odznaczoną ilość. W tych skrzyniach prawdopodobnie można wlewać olej do wylewania się z tego korka wlewowego. Teraz wlejemy olej. Zobaczymy, jaka jest różnica. Naczynie jest oczywiście czyściutkie. Wlewamy do poziomu. Dokładnie 1,9. No i do silnika. No i do skrzyni biegów oczywiście, nie do silnika. To byśmy narozrabiali. Olej już jest w skrzyni biegów. Tutaj widzicie, przewód jest już pusty. Zostawiłem go jeszcze na chwilę, żeby sobie tutaj dociekł. Bardzo ładnie się wlewał. No, silnik był rozgrzany oczywiście i skrzynia biegów. Troszeczkę przejechaliśmy tym samochodem. 10 km po bułki. Teraz tak, tu. Jeszcze troszeczkę tą podkręcimy. Tutaj widzicie, że tutaj się już nic nie dzieje. Klucz kwadrat, który ja używam, jest taki sam do skrzyni biegów, jak i do silnika, do tego otworu zlewowego tutaj. O, dokładnie tak samo pasuje, proszę bardzo. Zresztą niedawno olej wymieniałem. No i teraz tak, jaka metoda? Jeszcze teraz, jak się ułożyła, delikatnie, delikatnie. O, już nie kombinujemy. Jeszcze tutaj sprawdzę tylko. Jest ok. Więc tak, olej mamy zalany. Olej mamy zalany, wszystko na swoim miejscu. Uszczelka miedziana, tak jak mówiłem. Suchutko. Nawet nie ma potrzeby tutaj obmywania czymkolwiek, bo jest bardzo ładnie, czysto, sucho. No i cóż nam zostało? Teraz ten przewód wyjmę. I przekonamy się po wyjęciu przewodu,
czy tutaj to jest tak, że teraz będzie mi coś tutaj wyciekało. Ustawię sobie tu na kareczkę. O, tak. No i zobaczymy, czy to jest traktowane jako przewód kontrolny. Dokładnie tyle samo oleju wlewałem. O. O, jest tak, że aż muszę wykręcić. To znaczy, że dobrze jest to zrobione. Dobra, wyciągnąłem i teraz leje się z przewodu, ale ze skrzyni się nie leje. Wyciągnij ten przewód do góry i włóż go tam do tej butelki. No i tyle. Zakręcę zaraz ten kor. Jaką masz w ręce? Bo ona chyba gdzieś została, ta zielona. Która końcówka? Tutaj, nie ma tej zielonej końcówki. No zaraz zobaczę. Tak? No tutaj też jej nie ma, a to niemożliwe, żeby wpadła do środka. Może się zsunęła gdzieś. Bo ona na zewnątrz wystawała. No i tyle. No i tyle, widzieliście, jak to się dzieje. Jak to się dzieje. Teraz tylko zakładam tutaj pod spodem. Założę osłonę. Przejedziemy się, zobaczymy. Oczywiście muszę korek jeszcze założyć. Założę go tak, jak był na swoje miejsce. Motylek do dołu. Też delikatnie. No to tworzywo sztuczne. Pozdrawiam. Renault Kadżar 1.2 TCE, skrzynia sześciobiegowa, pojemność skrzyni 1.9 litra oleju, Elf Evolution, przepraszam, Elf Tranself NFP 75W80. Taki zalałem. Zobaczymy, jak się samochód będzie sprawował. Na razie, cześć.